Dzień dobry Państwu. Chciałabym zaprosić Państwa do lektury wiersza Jana Lechonia Spotkanie. Jan Lechoń, właściwie Leszek Serafinowicz, to poeta nieco dziś zapomniany. Myślę, że czytany znacznie rzadziej niż powszechnie znani poeci XX wieku. Poeta, który debiutował w dwudziestoleciu międzywojennym w roku 1920 tomem poezji Karmazynowy poemat. Wcześniej wydał jeszcze dwa tomiki jako nastolatek. Ojciec zapłacił za wydanie tych dwóch tomików, a więc Jan Lechoń miał wśród poetów grupy Skamander opinię genialnego dziecka. Jako jedyny, bo też przynależał do tej niebywale popularnej, niebywale znanej w dwudziestoleciu międzywojennym grupy Skamander, należał do Wielkiej Piątki. Był najmłodszym ze skamandrytów, urodził się w roku 1899, ale jego pozycja wśród poetów Skamandra była niezaprzeczalna. Tą pozycję poświadczył wielki sukces tomu Karmazynowy poemat. Przypominam, to rok 20. Drugi tom Jana Lechonia, wydany w dwudziestoleciu międzywojennym, ukazał się 4 lata później i nosił tytuł Srebrne i Czarne. Do tego właśnie tomu włączony został liryk Spotkanie. Liryk wydany wcześniej, opublikowany wcześniej na łamach miesięcznika Skamander w roku 21. Nie trudno obliczyć, że poeta ma wówczas 22 lata, wtedy kiedy ukazuje się wiersz w prasie literackiej. 2 lata starszy jest, gdy ukazuje się jego drugi tomik, również znakomicie przyjęty przez czytelników i krytykę literacką. A więc wiersz bardzo młodego poety. Wiersz, w którym zawarte jest jednak bardzo głębokie doświadczenie egzystencjalne. Lechoń, jak powiedziałam, genialne dziecko, od dziecka rymuje, od dziecka pisze wiersze, próby teatralne, znakomicie funkcjonuje jako osoba towarzyska, znakomicie odnajduje się w życiu literackim dwudziestolecia międzywojennego, ale ma w sobie też ciemną stronę. Po sukcesie Karmazynowego poematu poeta przechodzi załamanie nerwowe, bardzo ciężkie. Ma wtedy miejsce próba samobójcza. Mówię o tym nie dlatego, żeby w wierszu tym podejmowane były tematy, o których wspominam, ale po to, żeby nakreślić klimat tego wiersza, który może początkowo wydawać się lekki, niezobowiązujący, natomiast jego końcówka bardzo mocno uruchamia pewien głos rozpaczy. Zanim opowiem o tym wierszu, chciałabym go przeczytać. Ja wiem, że wszyscy go widzimy na ekranie, ale chciałabym, żeby ten wiersz wybrzmiał, ponieważ on w bardzo charakterystyczny sposób także brzmi. Dzisiaj nocą samotną, spędzoną bezsennie, po promieniach księżyca, jakimś dziwnym tchnieniem, sam nie wiem, jak się nagle ocknąłem brawennie i z dawno utęsknionym spotkałem z widzeniem. Przez otwarte ktoś okno grał cicho na flecie i wiatr lekki woń przyniósł duszącą, upojną, jak w mistycznym w nią szedłem wplątany bukiecie, pod nieba wyiskrzoną kopułą dostojną. Będziecie wysłuchani tęskniący, więc proście, jak przez Boga zaklęty przymknąłem powieki i tylko jakiś dziwny posłyszał szum rzeki. A później Danta ujrzałem na moście. Ty żeś to? Ty, mój mistrzu? Dlaczego tak blady? I czemu taki dziwny niepokój cię żarzy? Przychodzę cię ubłagać o sekret twej twarzy. Nic nie wiem. Zabłądziłem i proszę twej rady.
on to rzekł, czy rzekł księżyc, czy woda to rzekła. Padłem, głowę ukrywszy rękami obiema. Nie ma nieba ni ziemi, otchłani ni piekła. Jest tylko Beatrycze i właśnie jej nie ma. Gdy czytamy ten wiersz, no, w sposób nieuchronny zwracamy uwagę na uderzający tradycjonalizm jego formy. W dwudziestoleciu międzywojennym grupa Skamandra miała właśnie taką skłonność do kultywowania tradycji, XIX-wiecznych tradycji poezji polskiej, ale wśród skamandrytów największym, najbardziej zagorzałym tradycjonalistą był pewnie Jan Lechoń. Czytamy wiersz, który w gruncie rzeczy można byłoby sobie wyobrazić, że mógłby pochodzić z wieku XIX, mógłby być wierszem romantycznym, bo też rozpoczyna się taką melodią sylabotoniku, trzynastozgłoskowca z średniówką po siódmej sylabie, a więc takiego modelu 7+6. A więc no, pamiętamy ten wiersz, to wiersz pana Tadeusza, to wiersz, który chętnie opowiada o pewnych zdarzeniach, o pewnych historiach i rzeczywiście w tym wierszu również będziemy mieli do czynienia z opowiadaniem o pewnym zdarzeniu. Wracając jeszcze do tych formalnych spraw, chyba najbardziej popularna w poezji polskiej, tej właśnie tradycyjnej, strofa, może najbardziej prosta, czterowersowa, a więc wiersz Lechonia napisany jest tetrastychem. To są już pierwsze sygnały tradycyjności tego wiersza. Inne znajdziemy także w doborze słów. Pewnie najbardziej uderzająca jest ta forma imienia włoskiego poety średniowiecznego Dantego Alighieri. Powiedzielibyśmy dziś Dantego ujrzałem. W wierszu mamy później Danta ujrzałem na moście. Więc archaiczna forma, ale takich słów archaicznych będzie więcej. Z dawno utęsknionym spotkałem z widzeniem. No, czyż ta fraza nie wydaje się wprost XIX-wieczna? Wybitny znawca poezji Lechonia, wybitny znawca poezji XX wieku, Jerzy Kwiatkowski, krytyk, ale i badacz, profesor, napisał kiedyś o Lechoniu i o jego twórczości takie charakterystyczne zdanie, że gdyby jakimś fatalnym zbiegiem okoliczności zginęło wszystko to, co napisano przed Lechoniem, to na podstawie poezji Lechonia można byłoby z pewną dozą prawdopodobieństwa wnioskować o tym, jaka była poezja przed Lechoniem. Ta uwaga ma swoje dwie strony. Lechoń znakomicie posługuje się poezją, która wywodzi się z tego XIX wieku. Poezją o wzorcach romantycznych. No ale a z drugiej strony oczywiście możemy zastanowić się, czy nie ma w tym jakiegoś drobnego ziarnka soli. A więc kto? Imitator? No nie, na pewno nie, choć forma mogłaby na to wskazywać. Jeśli byśmy jeszcze zapytali o pewne odniesienia romantyczne w tym wierszu, to nie trudno będzie zwrócić uwagę na podobieństwo do romantycznej ballady. Wiersz jest przecież synkretyczny, ma niewątpliwie silny, liryczny charakter, ale także opowiada o pewnym zdarzeniu, o pewnej nocy. Opowiada nie tylko słowami lirycznego podmiotu. Pojawiają się także głosy przytoczone w tejże opowieści, głosy bardzo tajemnicze. Pojawiają się formy zatem dramatyczne. Mamy do czynienia z pytaniem, prośbą bohatera tego wiersza i z odpowiedzią, która, jeśli chodzi o adresata, nie będzie już taka oczywista, ale w pierwszym odruchu odpowiedź tę skojarzymy z postacią Dantego, który w tym wierszu się pojawił. A więc pewna balladowość. Balladowość także dlatego, że mowa o pewnym bardzo tajemniczym zdarzeniu, o pewnej nocy, podczas której ma miejsce spotkanie zaświatowe, spotkanie z duchem, spotkanie
zmarłym poetą, zmarłym przed setkami lat, następuje rozmowa z postacią, z którą w takiej realności spotkanie byłoby niemożliwe. Mogłoby być to wyłącznie spotkanie przez lekturę. W starożytności istniał taki gatunek nazywany rozmową umarłych. Była to prozopopeja. Był to taki gatunek, w którym spotykały się osoby, które ze względów historycznych spotkać się ze sobą nie mogły i mogły ze sobą rozmawiać. Myślę, że to spotkanie pewne elementy takiej prozopopei również ma, jeśli uznamy, że słowa będące puentą tego wiersza przynależą do postaci Dantego. Co więcej, oczywiście nastrój tego wiersza, choć jak wspomniałam, on będzie się zmieniał. Ten wiersz jest jednym z bardzo wielu wierszy Lechonia poświęconych nocy. Cały tom srebrny i czarny, proszę zwrócić uwagę na tytuł, te dwa kolory wskazują na kolorystykę rozgwieżdżonej nocy, ale też wskazują na kolorystykę pogrzebowego rytuału. Tak czytano tytuł tego tomu. A wśród wierszy zamieszczonych w tym tomie znakomita większość traktuje o nocy. Wydawać by się mogło, cóż bardziej banalnego, noc przecież jest czasem poetów. Co jednak udało się zapisać w tym wierszu charakterystycznego dla tego właśnie doświadczenia, które tu zostało opisane? I czy udało się odsunąć tą groźbę banalności? No to pozostawiam odpowiedź na to pytanie Państwu. Zanurzmy się zatem w tę noc. Ta noc w pierwszej strofie, charakteryzowana jako samotna i spędzona bezsennie, nie jest początkowo charakteryzowana jako noc cierpienia, noc udręki. Samotność i bezsenność naszego bohatera jest bowiem ukazana w bardzo charakterystycznej scenerii. Po promieniach księżyca, jakimś dziwnym tchnieniem. W tej nocy jest jakiś czar, jest jakaś tajemniczość. Do tego dołożą swój udział także różnego rodzaju przyjemne, zmysłowe wrażenia, bo oto przez otwarte ktoś okno grał cicho na flecie i wiatr lekki woń przyniósł duszącą. Wydaje się, że mamy do czynienia z nocą pełną czaru, nocą przeżywaną w sposób cudowny, że ta samotność nie ciąży naszemu bohaterowi, że bezsenność nie jest dla niego udręką, jest raczej zaproszeniem do pewnej tajemnicy, do pewnej dziwności. Zwróćcie Państwo uwagę, że to słowo dziwny w wierszu powtórzy się kilka razy. Co jeszcze będzie wskazywało na taką pozytywną waloryzację tej nocy? Dziwne zdarzenie. Zdarzenie z granicy snu i jawy. Sam nie wiem, jak się nagle ocknąłem w Rawennie. Dziwne przeniesienie po promieniach księżyca, dziwna magia tej nocy i nagle z mojej zwykłej rzeczywistości znalazłem się w Rawennie, a tam z dawno utęsknionym spotkałem z widzeniem. A więc co? Noc spełnionych marzeń. Ta noc, kiedy spełniają się nasze pragnienia. Noc, która jest odpowiedzią na tęsknotę młodego człowieka. Muzyka, woń, ta synestezyjna noc budowana poprzez wrażenia wzrokowe, węchowe, słuchowe, staje się niemal namacalna, a sam bohater ma poczucie nie tylko dziwności, tajemniczości tej nocy, ale jej szczególnego znaczenia. Jak w mistycznym w nią szedłem wplątany bukiecie pod nieba wyiskrzoną kopułą dostojną. Niebo gwiaździste w wierszach Lechonia, w tomie Srebrne i Czarne, ma
różnoraką wymowę. W wierszu Toast ta noc gwiaździsta porównana będzie na przykład do wieka trumny, które przykryło ziemię. Tu zupełnie inaczej. Znów elementy cudowności, dostojności, zapowiedź wtajemniczenia, zapowiedź tajemnicy. Ta dziwność się potęguje. Ta dziwność się potęguje, bo następnym elementem, następnym zdarzeniem w tym świecie przedstawionym lechoniowego wiersza będzie głos. Głos, będziecie wysłuchani, tęskniący, więc proście. Swobodna trawestacja biblijnej maksymy użyta tutaj na potrzeby właśnie tej tęsknoty, która ma tej nocy się zakończyć, ma przyjść jej kres, jakieś zdarzenie długo wyczekiwane. No i później pojawi się szum rzeki, a potem pojawi się drugi bohater tego wiersza, a więc Dante Alighieri, autor absolutnego arcydzieła epoki średniowiecza, Boskiej Komedii. Pojawi się w ciekawych okolicznościach. Będzie mu towarzyszył dziwny szum rzeki, pojawi się na moście. No, nie tylko jakiś dziwaczny wehikuł przeniósł naszego bohatera z jego zwykłej scenerii do Rawenny, ale także dokonuje się spotkanie i to spotkanie w okolicznościach, które bardzo mocno sygnalizują pewne elementy przejścia. Rzeka, no w mitologicznej wyobraźni ona, ta taka dziwna rzeka, ma taki nieco zaświatowy wymiar, tak jakby nagle spotkały się dwa światy, ten i ten świat po drugiej stronie. A Dante na moście jakby pojawił się jako łącznik między tymi dwoma światami. Do tego momentu wszystko jest dziwne, ale jest fascynujące, ale wiąże się z zapowiedzią i obietnicą spełnienia marzenia, tęsknoty. Ta noc jest nocą spełnionego marzenia. Mówiłam o pewnych romantycznych elementach tego wiersza, no to nie sposób także nie zwrócić uwagi na to, że to całe spotkanie będzie się dokonywało po przymknięciu powiek i zamykanie, otwieranie oczu w wierszu będzie wyznaczało pewne etapy tej przygody. Później pojawi się gest ukrycia głowy w rękach, zamknięcia, znów zasłonięcia oczu. Wcześniej zamknąłem powieki, a jednak Danta ujrzałem na moście. No, pamiętamy ten motyw romantyczny, zaczerpnięty także z Szekspira, tak, że zdarzają się cuda na niebie i ziemi, o których nie śniło się filozofom i że można widzieć przed oczyma duszy swojej. I teraz wchodzimy w najbardziej dramatyczną część tego wiersza, w ten bardzo mocny, zaskakujący dział. Otóż spotkanie z Dantem wyczekiwane jest spotkaniem, któremu towarzyszy rodzaj zdumienia, ale to już nie jest tylko zdumienie związane z tym, że oto się spełniło. To zdumienie towarzyszy rozpoznaniu albo pewnej trudności w rozpoznaniu Dantego. Czy to ty jesteś, dziwi się bohater, nie do końca wie, że zobaczył Dantego, ale ten Dante jakoś nie bardzo do jego wcześniejszych wyobrażeń przystaje. Blady, a co więcej, trafiony dziwnym niepokojem. I czemu taki dziwny niepokój cię żarzy? Przychodzę cię ubłagać o sekret twojej twarzy, nic nie wiem. Zabłądziłem i proszę twej. W tym momencie, proszę Państwa, spadły niejako wszelkie zasłony. Spotkanie z Dantem dokonuje się w Rawennie, no, a wiemy przecież, że Dante był w
Florentyńczykiem, że Florencja była mu najbliższa, ale ostatnie lata życia spędził właśnie na wygnaniu w Rawennie i tam też zmarł. Za sprawą tego faktu wzmocniona zostaje jego ponadnaturalny charakter. To będzie spotkanie z duchem, to będzie spotkanie z osobą, która przychodzi zza światów. Ale powiedziałam, spadają maski. Dante nie jest już tak wspaniałym, wyniosłym poetą, nie dość, że blady, to jeszcze targany dziwnym niepokojem. Jeśli przybywa zza światów, no to jakby wieczny spoczynek nie był mu dany. Dany był mu dziwny niepokój. Ale spada maska też z twarzy naszego bohatera. On nagle mówi bardzo wyraźnie o tym, co go męczy, co go gryzie. Nic nie wiem, zabłądziłem i proszę twej rady. Bohater wydawać by się mogło, gdy zaczynaliśmy czytać ten wiersz, że jesteśmy w przestrzeni niezobowiązującej, w przestrzeni lekkiej, w przestrzeni marzenia. Teraz wiemy, że to był pozór. Pod spodem nasz bohater kryje w sobie ogromną ranę, ogromne zagubienie, bezradność, nic nie wiem. Do kogo zwrócić się zatem z pytaniem o co? O drogę? No bo skoro zabłądziłem, no to wskazanie drogi by nam się przydało. Czy też, jak zostało to w wierszu powiedziane, przychodzę cię ubłagać o sekret twej twarzy. Sekret twarzy. Co niesie z sobą twarz Dantego? Bladość, przerażenie, dziwny niepokój, wieczny niepokój. No i koniec, finał tego wiersza, wielki powiedziałabym finał. Znów głos przez chwilę przyjmuje opowiadacz, ale tu już nic nie będzie jasne. On to rzekł, czy rzekł księżyc, czy woda to rzekła? Padłem, głowę ukrywszy rękami obiema. Ostatni gest naszego poety jest gestem rozpaczy. Jest gestem rozpaczy, bo jedyna nauka, którą on otrzyma, będzie nauką paradoksalną. Nic nie ma. Nie ma nieba, ni ziemi, otchłani, ni piekła. Jest tylko Beatrycze i właśnie jej nie ma. I oczywiście pojawia się pytanie, jak to rozumieć, jak to objaśnić. Tych objaśnień może być bardzo wiele. Myślę, że nieskończenie wiele. Możemy przeczytać ten wiersz jako wiersz, którym pytanie to dotyczy zaświatów. I wtedy okazuje się, że nie ma tam nic. Jest tylko wieczny niepokój. Może to pytanie dotyczyć tego, co jest w życiu najważniejsze. I tylko Beatrycze, rozumiana oczywiście symbolicznie, nie tylko jako miłość, ale to, co jest dla nas najważniejsze, zawsze zostanie nam odjęte. I właśnie jej nie ma. Nie ma tego, czego najbardziej potrzebujemy. Można usłyszeć tu w tym zwrocie do Dantego także pytanie o sekret twórczości, skoro zwraca się nasz młody człowiek do Dantego mistrza. Ale wtedy okaże się, że może właśnie nic nie ma znaczenia. Poza tą jedną rzeczą, którą tak trudno jest nam nazwać, a którą przysłania w tym wierszu właśnie Beatrycze. Miłość? Poetycka sława? Nie, ten paradoks jest najmocniejszym akordem tego wiersza. Bardzo dziękuję.